w tym roku 12 Targi Pracy Politechniki Koszalińskiej zgromadziły 51 wystawców, ponad 40 firm, dokładnie 44. Staraliśmy się, żeby w tym roku były firmy z każdej jakiejś dziedziny gospodarki, tak żeby faktycznie po pierwsze nasi studenci, absolwenci kończący poszczególne kierunki mogli faktycznie tutaj znaleźć coś dla siebie, a po drugie, żeby też ta formuła tych targów faktycznie cały czas była rozszerzana, czyli tak naprawdę, żeby te targi, które są tak naprawdę jedynymi tego typu targami w Koszalinie, największymi targami w województwie zachodniopomorskim, były adresowane do każdego bezrobotnego. Poziom zainteresowania jest bardzo szeroki, ponieważ dziedzina też jest ciekawa, jest to e-commerce, marketing, także bardzo rozwojowa. Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem rozwoju branży e-commerce, ze wzrostem na poziomie 23%. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to my cały czas monitorujemy rynek i sprawdzamy, no, jacy specjaliści są potrzebni i tutaj dotyczy to również tego rynku e-commerce. Najwięcej tutaj studentów na potrzeby właśnie tej branży to kształci się na kierunku informatyka. Mają studenci tutaj i specjalne przedmioty w ramach siatki studiów, mają praktyki, mają staże i obserwujemy, że dużo z nich znajduje właśnie zatrudnienie w tej branży. Targi pozwalają nam na to, żeby pokazać naszą ofertę, zaprezentować naszą ofertę i również zaprosić przy okazji zainteresowanych na drzwi otwarte, które zawsze organizujemy u nas w firmie i staramy się pokazać naszą ofertę już bezpośrednio ludziom, którzy są zainteresowani i którzy do nas przyjdą. Jest wiele ofert w zależności od tego, kto co szuka. Moim zdaniem na pewno można coś znaleźć dla siebie pewnie w jakimś danym tam kierunku czy tam w danej firmie. Dużo ludzi jest zaciekawionych ofertą typowo kosmetyczną, czyli jak taniej można zamawiać, w jaki sposób, ale też były osoby, które były zainteresowane współpracą jako lider sprzedaży, także jesteśmy umówieni na spotkania. Mnie interesuje informatyka, oferta ogólnie jest no, w miarę szeroka. To, co mnie interesuje, no nie wiem, na przykład jeżeli chodzi o programowanie, dużo firm programistycznych tu jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o ilość osób pytających, które też się zostawiają CV, zostawiają namiary, jest rzeczywiście dużo. Pytam się generalnie o te ważniejsze rzeczy, no wiadomo, płaca dla studenta też pieniądze są ważne. Oczywiście każdy nasz absolwent ma prawo wyboru. Może korzystać z oferty pracy w kraju, za granicą, no ale trzeba właśnie tak działać, żeby chciał tutaj, w naszym terenie zostać, no bo żeby teren się rozwijał, bo jak nasi najlepsi absolwenci pojadą sobie w świat, no to nasz rozwój gospodarczy no, będzie się spowolniony albo się zatrzyma. Thank you.